Jezus Chrystus. Amen. I zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Stolica mądrości. Módl się za nami. Drodzy Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. Listopad, grudzień, styczeń to te najtrudniejsze miesiące w roku, w których i nasze konferencje z całą pewnością nie jest łatwą rzeczą wyjść z domu, przyjść, brać w nich udział. Ale jak widać od wielu, wielu lat Państwo ciągle znajdują siły. A patrząc na Państwa, myślę, że to nasze przedsięwzięcie, to, czym się zajmujemy, można byłoby określić nazwą Szkoła Duchowości Biblijnej. Gdyby były jakieś możliwości, to pewnie można byłoby ująć to w jakieś takie kategorie, które rzeczywiście bardziej do szkoły by przystawały, i Szkoła Duchowości Biblijnej, a nie tylko wiedzy biblijnej. A to dlatego, że chociaż staramy się poznawać wiedzę z Biblią związaną, to przede wszystkim chodzi o kształtowanie pewnego sposobu myślenia, a także o kształtowanie postaw, które na Piśmie Świętym się opierają, które z niego wynikają i które prowadzą do jego lepszego zrozumienia. Ale celem nie jest samo Pismo Święte, tylko celem jest bardziej dojrzałe i głębsze życie chrześcijańskie. Pamiętają Państwo, że w tym roku wybraliśmy jako przedmiot naszej refleksji temat, który, gdybyśmy chcieli go potraktować i nazwać naukowo, moglibyśmy go sformułować eklezjologia Nowego Testamentu. W przełożeniu na prostszy język, bardziej pospolity, chodzi o rzeczywistość i ideał Kościoła w Nowym Testamencie. Chodzi o to, żebyśmy starali się zrozumieć, czym jest Kościół, jaka jest jego geneza, jaka jest jego natura, jakie są jego cele, jakie są jego zadania i oczywiście przez to samo, jakie jest nasze miejsce i nasza rola w Kościele. Wydaje się, tak mówiłem miesiąc temu i myślę, że to spotkało się z Państwa zainteresowaniem, że jednym z czołowych problemów, przed jakimi stajemy po śmierci Jana Pawła II i z którymi zmagamy się w ciągu ostatnich półtora roku i zapewne w przyszłości krótszej czy dłuższej, to jest właśnie problem Kościoła, problem przynależności do Kościoła i problem naszego miejsca w Kościele. Więc dzisiaj posuniemy się jeszcze dalej. Szukamy światła w Piśmie Świętym, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że są dwa zasadnicze źródła objawienia, dwa źródła naszej wiary, na których ta wiara jest oparta i przez które powinna być kształtowana. Mianowicie Pismo Święte i tradycja. Sprawa tradycji to sprawa przede wszystkim historyków Kościoła, a także tej części teologii, którą zwykliśmy nazywać teologią systematyczną, zajmującą się dogmatami, prawdami wiary, teologią moralną. Otóż dotykamy tej refleksji, tych zagadnień, tych kwestii, ale skupiamy się bardziej na biblijnym ujmowaniu problematyki, którą chcemy się zajmować. Czyli udajemy się do tego pierwszego źródła objawienia i pierwszego źródła naszej wiary, czyli do ksiąg świętych, które dla tej wiary są normą w najpełniejszym i najwyraźniejszym tego słowa znaczeniu. Przed miesiącem rozpoczęliśmy zaledwie lekturę pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan i bardzo mocno kładłem Państwu do głowy i do serca coś, co jest proste i dlatego bardzo ważne. Mianowicie, że jest to najstarsze pismo Nowego Testamentu, które powstało jeszcze przed Ewangeliami i że to pismo najstarsze
napisane około roku 50, że rozpoczyna się od słowa Paulos, od słowa Paweł. Oto jest najpierwsze, podstawowe słowo Nowego Testamentu. Właśnie Paweł, autor tego listu, to jest jednocześnie klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, którego oczywiście istotą jest Jezus Chrystus. Dzisiaj, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed miesiącem i żeby posunąć się krok dalej, zacznę od dwóch problemów, czy od dwóch spraw, które tworzą kontekst naszej refleksji. Jedna z nich była już widoczna przed miesiącem. Drugą, jak myślę, postawimy sobie dzisiaj na początku naszej refleksji, jeszcze zanim przejdziemy do dalszej lektury pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Otóż po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że kiedy apostołowie w samych początkach naszej wiary rozpoczynali swoją działalność misyjną, działalność misjonarską, działalność ewangelizacyjną, to mieli przed sobą dwa środowiska. Powtarzamy sobie to do znudzenia, powtarzamy to sobie często, bo to znów jest jedno z drzwi i jedno z okien prowadzących do zrozumienia i początków naszej wiary i naszej wiary dzisiaj. Te dwa środowiska, do których się udawali, to byli najpierw Żydzi, o których wydawało się, wydawać by się mogło, że przez Stary Testament zostali doskonale przygotowani przez Boga do przyjęcia Ewangelii. Okazało się, że pomimo to, że to do nich Bóg skierował słowo objawienia, pomimo tego, że to oni pozostają i pozostawali wtedy narodem Bożego wybrania, to bardzo wielu z nich powiedziało apostołom, tak jak wcześniej Jezusowi, powiedziało nie. Wiele razy Państwu podkreślałem, że ile razy przychodzi nam do głowy, żeby z tego powodu potępiać Żydów, to miejmy na względzie to, że Żydzi tutaj, ich odmowa, są w jakimś sensie obrazem losu każdego człowieka, a mówiąc dokładniej, obrazem losu Pana Boga w relacjach z każdym człowiekiem. Otóż Pan Bóg z każdym człowiekiem i z nami chrześcijanami również od czasu do czasu ponosi porażki, a ta porażka następuje wtedy, kiedy grzeszymy, kiedy wykraczamy przeciw Jego woli albo kiedy tę wolę depczemy. Zatem ta odmowa Żydów ma charakter, moglibyśmy powiedzieć, wzorcowy, paradygmatyczny. To jest ten jeden świat, do którego szli apostołowie. Szli więc tam, gdzie było żydowskie życie religijne. Udawali się do synagog, udawali się tam, gdzie znajdowali swoich współrodaków, znajdowali tych, którzy czcili Pana Boga, którzy czytali pierwszą część Pisma Świętego, wtedy to była jedyna część Pisma Świętego, mianowicie Stary Testament, udawali się do nich i pokazywali im i mówili, że na kartach Starego Testamentu jest obecny Chrystus, bo Stary Testament do Chrystusa prowadzi. Otóż ten wymiar prawdy o chrześcijaństwie pozostaje ważny również i dzisiaj. Stary Testament jest także własnością nas, chrześcijan. I nawet jeżeli go niezbyt znamy, czy nawet jeżeli go nigdy nie przeczytaliśmy, to on wyznacza fundament naszej wiary. Można by powiedzieć, że los Starego Testamentu to trochę tak, jak los każdego fundamentu. Kiedy idziemy, wchodzimy do jakiegoś domu, to im ten dom jest wyższy, tym fundament musi być solidniejszy i oczywiście głębszy. Ale wchodząc do domu, nie zastanawiamy się w ogóle nad fundamentem. Wchodząc do domu, nie przychodzi nam do głowy, jakiego rodzaju, jakiego typu jest ten fundament, chyba że ktoś jest budowniczym. Podobnie z budowlą kościoła. Otóż nie przychodzi nam do głowy ten fundament, którym jest Stary Testament, którym są dzieje narodu Bożego wybrania w czasach przed Chrystusem, aczkolwiek bez Starego Testamentu nie byłoby ani Jezusa Chrystusa i Jego zbawczej działalności, ani też nie byłoby zbawczej rzeczywistości Kościoła. To jest ten fundament, Stary Testament,
i całe te dzieje zbawienia w Starym Testamencie przedstawione, to jest ten fundament, którego w Kościele nie widać. Tak jak nie widać fundamentu w domu, właśnie do którego wchodzimy. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że ten fundament mamy, ale ten fundament istnieje. Apostołowie więc budowali na tym fundamencie i udawali się tam, gdzie spotykali już swoich współrodaków i współwyznawców przygotowanych do głoszenia Słowa Bożego i do przyjęcia Słowa Bożego. Wiemy, że od samego początku spotykali się ze sprzeciwem. Skutek tego sprzeciwu był taki, że zwracali się do pogan. I tu mamy to drugie środowisko, niesłychanie ważne. Otóż poganie byli ludźmi religijnymi, tylko religijnymi w inny sposób. To byli Grecy, mieszkańcy Azji Mniejszej, mieszkańcy Bałkanów, mieszkańcy Krety, Cypru, najrozmaitszych regionów. Oczywiście ich liczbowo biorąc było znacznie więcej niż Żydów i wyznawali rozmaite religie pogańskie. Byli bardzo podatni na Ewangelię, ale trzeba było ich przygotowywać od samego początku. Na czym polegał problem, który miał święty Paweł, święty Piotr, inni apostołowie, z którego to problemu rzadko zdajemy sobie sprawę? Otóż co się stało wtedy, kiedy Żydzi, do których apostołowie kierowali swoje pierwsze kroki, nie przyjęli Ewangelii? Tak było w Azji Mniejszej, w wielu miastach Azji Mniejszej, tak było w Filipii, tak było w Tesalonikach, tak było w Berei, tak potem było w innych miastach i miejscach zmiankowanych na kartach Nowego Testamentu. Co się stało? Gdzie można było głosić tę Ewangelię o Chrystusie? Otóż na pewno nie w sanktuariach pogańskich. Ci pierwsi apostołowie nie szli do świątyń pogańskich. Te świątynie pogańskie omijali dużym łukiem, bo zdawali sobie sprawę, że tam ich nauczanie będzie też skazane na niepowodzenie. Tak więc zauważmy rzecz bardzo ważną, że w pierwszych pokoleniach głosicieli Ewangelii praktycznie nie było struktur własnych chrześcijaństwa. Wszystko działo się, odbywało się, rozgrywało się w ludziach i pomiędzy ludźmi. Synagogi były własnością wyznawców judaizmu i pozostały własnością tych wyznawców judaizmu, którzy w Jezusa nie uwierzyli. Pogańskie miejsca czci nie wchodziły w rachubę. Nie było przecież kościołów, nie było kaplic, nic z tego jeszcze nie zaistniało i w związku z tym apostołowie byli skazani na to, że z tymi, którzy uwierzyli w Jezusa, mogli spotykać się w domach, w rodzinach, na ulicy, nad rzeką, tak jak to miało miejsce w Filipii, a więc w rozmaitych miejscach i można było polegać wyłącznie na ludziach. I to jest jeden z aspektów, które dla zrozumienia natury, charakteru Kościoła są bardzo ważne. Zawsze w Kościele, także dzisiaj, człowiek jest ważniejszy niż struktury, które ten Kościół również współtworzą. Ta prawda wydaje się oczywista, wydaje się banalna, ale nie zawsze ona jest taka prosta, bo bardzo często dzieje się tak, że dla utrzymania czy dla podtrzymania pewnych struktur, nawet jeżeli te struktury są skostniałe, bywają poświęceni ludzie albo też traktuje się czy ceni struktury wyżej niż człowieka, polegając właśnie na utrwalonych zwyczajach, przyzwyczajeniach, sposobach życia, natomiast mniej kładąc nacisk na człowieka. Tymczasem to, co w naszej wierze najważniejsze, rozgrywa się we wnętrzu człowieka. I tym, co stanowi spoiwo Kościoła, to są więzi pomiędzy ludźmi. Także pomiędzy tymi, którzy są zwyczajnymi wiernymi, a pomiędzy tymi, którzy w Kościele przewodzą. Jeżeli brakuje tej solidarności, wrażliwości, jeżeli brakuje tych więzi, które są spoiwem jedności,
to wtedy Kościół bardzo szybko się rozpływa, a nawet więcej, bardzo szybko topnieje, bardzo szybko mięknie, a w efekcie nawet ginie. I jeden z kryzysów, przed którymi Kościół zawsze stawał w rozmaitych wiekach i z którym zdarza się, że mamy także do czynienia dzisiaj, to jest preferowanie struktur przed więziami z poszczególnym człowiekiem, z każdym człowiekiem. Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II dlatego wyraźnie powiedział: drogą Kościoła jest każdy człowiek. I jest to najważniejsze, chociaż zarazem najprostsze, najbardziej oczywiste zdanie wprowadzające w jego pontyfikat. Otóż te więzi, które przesądzają o trwałości Kościoła, to są więzi, które tworzą się pomiędzy ludźmi, bo nawet może być tak, że struktur zabraknie, albo jesteśmy w sytuacji jakiejś katastrofalnej czy karkołomnej, kiedy tych struktur nie ma i wtedy to, co najważniejsze, dokonuje się w człowieku. Zwróćmy uwagę, że kiedy Paweł opuszczał Filipi, opuszczał Tesaloniki, opuszczał Bereę albo Ateny, to nie zostawiał za sobą żadnej struktury. Nie powstała kaplica, nie powstał kościół, nie powstała jakaś widzialna organizacja, tylko to, co łączyło tych ludzi, to było wzajemne zaufanie, pamięć, chęć pomocy, troski, życzliwość. I ten moment rozpoznamy także i odnajdziemy dzisiaj w liście świętego Pawła do Tesaloniczan. I pozostaje rzecz druga, na którą chciałbym zwrócić uwagę Państwa. Z nadzieją, że zostanę dobrze zrozumiany i z nadzieją, że przykład, który podam, przemówi do nas i da nam wszystkim do myślenia. Nie jest to taka rzecz, która jest zupełnie jasna. Myślę też, że tego rodzaju przykład i tego rodzaju ścieżkę myślenia można podać ludziom dojrzałym. Rzecz znów wydaje się stosunkowo łatwa. Mianowicie istnieje dwojaki rodzaj charyzmatu. Istnieje dwojaki rodzaj Bożego daru. Istnieje dwojaki rodzaj Bożej łaski. Jeden to jest charyzmat związany z osobą. Drugi to jest charyzmat związany z urzędem. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ten wątek, bo jest to niesłychanie istotne dla zrozumienia Kościoła. Co to znaczy charyzmat związany z osobą? Otóż są osoby wyposażone przez Boga w rozmaite dary, nazwijmy je talenty, które to talenty, jeżeli są rozwijane, to budzą ciekawość, zainteresowanie, przyciągają, budzą czasami podziw, uznanie dla tego właśnie człowieka. Te talenty mogą mieć rozmaite podłoże. Ktoś może pięknie mówić, ktoś może pięknie śpiewać, ktoś może pięknie malować, ktoś inny może porywać tłumy swoją aparycją, swoim wyglądem. Ktoś jeszcze inny ma jakąś zdolność logicznego myślenia czy przewidywania. Ktoś inny jest urodzonym przywódcą. Ktoś jeszcze inny ma dary, które inni zauważają, które inni doceniają i które pozwalają na to, że powierza mu się jakąś rolę przywódczą, a w każdym razie się go ceni. Także kiedy ten człowiek na przykład odchodzi, umiera, to wtedy rzeczywiście pojawia się jakaś wielka luka w życiu społeczności, czasami w życiu bardzo wielkiej wspólnoty. To jest charyzmat osoby. Można ten charyzmat zapoznać, zagubić, zniszczyć. Można ten charyzmat również tak rozwinąć, że będzie świecił, będzie błyszczał jak oszlifowany diament. Obok tego jest charyzmat urzędu. Są mianowicie takie urzędy, takie funkcje, takie stanowiska, również w Kościele, które z natury swojej przyciągają ludzi, które z natury swojej wywołują
podziw, wywołują zaciekawienie, tak jak tamto właśnie związane z osobą, które z natury swojej przyciągają, ściągają tysiące, setki tysięcy ludzi i miliony ludzi, powodują, że każdy człowiek tym urzędem jest zainteresowany. I teraz podam Państwu przykład, który nas, Polaków, nas również dzisiaj bardzo dotyczy. Zatrzymajmy się nad kardynałem Karolem Wojtyłą. Mówię to dlatego, żebyśmy za chwilę wrócili do Pisma Świętego. Spróbujmy wyobrazić sobie następującą hipotetyczną sytuację. Spróbujmy napisać wirtualną historię, która się nie zdarzyła, ale możemy tak sobie pomyśleć, końca XX wieku i wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto arcybiskup i kardynał Karol Wojtyła nie został papieżem. Pozostał w Krakowie arcybiskupem i kardynałem, już go do tej pory też by nie było. Albo wyobraźmy sobie, że został arcybiskupem warszawskim i następcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do czego zmierzam? Chciałbym, żeby Państwo się zastanowili, bo dyskusji robić nie będziemy, bo nie ma fizycznej możliwości, ale proszę się zastanowić, czy gdyby kardynał Karol Wojtyła pozostał arcybiskupem krakowskim albo nawet arcybiskupem warszawskim, czy przyciągałby tak jak magnes te setki tysięcy i miliony ludzi? Zaczynamy czuć problem i myślę, że możemy ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że nie. Otóż przecież kardynał Wojtyła sprawował swoje rządy w Krakowie, był metropolitą krakowskim i nie było tak, że każda jego homilia, każde kazanie cieszyło się uznaniem, popularnością, wzięciem tłumów, które za nim chodziły. Można by powiedzieć zdecydowanie, że w tamtym okresie, w tamtych czasach, od tej ludzkiej strony i od strony popularności osoba, charyzmat i osoby, i urzędu prymasa tysiąclecia zdecydowanie dominował. Otóż cała wielkość Karola Wojtyły stała się jawna, stała się widoczna wtedy, kiedy został papieżem. Ale dodajmy do tego rzecz, którą trzeba dobrze zrozumieć. Został papieżem nie dlatego, że był najwspanialszym i największym ze wszystkich ówczesnych kardynałów, którzy zgromadzeni byli na konklawę, lecz dlatego, że tak chciał tego Pan Bóg. Żaden człowiek nigdy nie jest przygotowany do takiej roli, jaką jest rola namiestnika Jezusa Chrystusa i rola następcy świętego Piotra. Otóż dopiero ta rola, dopiero to miejsce sprawia, że człowiek wykazuje, pokazuje, ujawnia talenty, które bez tego nie byłoby po prostu widoczne. Gdyby Karol Wojtyła nie został papieżem, z całą pewnością jego życie, życie naszej ojczyzny, życie Kościoła potoczyłoby się inaczej. Do czego zmierzam? Otóż to właśnie charyzmat tego wysokiego urzędu sprawia, że podchodzimy do człowieka wyniesionego na ten wysoki urząd przez Boga, bo przecież bez Bożego wsparcia nic się nie dzieje, podchodzimy z atencją, z uznaniem, z szacunkiem, chcemy go zobaczyć, dotknąć, przywitać, tak samo zresztą jak każdego papieża, który i przed, i po Janie Pawle II pełnił tę właśnie posługę piotrową. Myślę, nawiasem mówiąc, że jednym z nieporozumień, jakie bardzo często może się wkradać do naszego myślenia o Kościele, jest to, że nie mamy dość jasnego rozróżnienia między charyzmatem osoby a charyzmatem urzędu. Że nie dość jasno zdajemy sobie sprawę, że są takie urzędy, które, mówiąc po łacinie ipso facto, przez sam fakt sprawowania tego urzędu
sprawiają, że człowiek staje się szlachetniejszy, bardziej widoczny, potrzebny innym, godny podziwu i tak dalej. Dałby Bóg, żeby ci, którzy mają te urzędy i stanowiska, żeby do nich w pełni dorastali. Zdarzać się bowiem może i tak, że nie zawsze ktoś wyniesiony na wysoki urząd i cieszący się charyzmatem, darami tego urzędu, potrafi sprostać temu wszystkiemu, co z nim związano i tym wszystkim nadziejom, jakie się w nim pokłada. Wróćmy zatem teraz do Nowego Testamentu. Otóż, kiedy święty Paweł poruszał się z miejsca na miejsce, po kolei z Azji Mniejszej do Grecji, potem z Grecji wracał z powrotem do Syrii, do Palestyny, kiedy go przyjmowano, kiedy traktowano go z szacunkiem, kiedy traktowano go z wielkim uznaniem, kiedy zapamiętywano go, kiedy go wspierano, kiedy pisano do niego listy, gdy on na te listy odpisywał, to było tak nie z powodu jego osobistych zasług, nie z powodu jego świętości osobistej, ale z powodu przede wszystkim owego charyzmatu urzędu. To znaczy ci, którzy przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa, mieli świadomość, że mają przed sobą apostoła, prawdziwego apostoła i to takiego apostoła, który potem w tradycji chrześcijańskiej otrzymał nazwę 13 apostoł. Otóż zdawali sobie sprawę z tego, że staje przed nimi ktoś, kto doświadczył Jezusa Chrystusa bardzo osobiście, bardzo mocno, bardzo życiodajnie, bardzo żarliwie. I to właśnie powodowało zainteresowanie osobą i misją świętego Pawła. Być może, gdybyśmy, postawmy rzecz inaczej, gdybyśmy i gdyby oni nie wiedzieli, że to jest właśnie ten Paweł, to być może apostoł przeszedłby przez nich zupełnie niezauważony. Ale fakt, że wiedzieli, kim on jest, to jednocześnie jemu pozwalało lepiej wyrazić tę swoją chrześcijańską tożsamość. Wniosek z tego jest taki. Są w Kościele urzędy, tak jak w ogóle w życiu, także świeckim urzędy, ale w Kościele widać to bardzo wyraźnie i od 2000 lat, które powinny być chronione ze szczególną pieczołowitością i które powinny być otaczane czcią, bo nie tylko ludzie, którzy obejmują te urzędy, nie są przypadkowi, ale i same te urzędy są czymś absolutnie wyjątkowym. Wobec tego, raz jeszcze nawiązując do Jana Pawła II, jeżeli podziwiamy Jana Pawła II, to nie tylko, a nawet nie tyle za zalety jego charakteru, za sposób sprawowania posługi, lecz za sam fakt, kim on był. I myślę, że w naszych czasach trzeba to sobie coraz mocniej uzmysłowić, coraz mocniej zrozumieć, że oto w naszej najnowszej historii polskiej Kościoła wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego. To mianowicie, czego nie było nigdy przez 1000 lat wcześniej, mianowicie to, że papieżem, następcą świętego Piotra został nasz rodak. To samo w sobie jest cudem i ten właśnie charyzmat urzędu pozwolił jemu samemu rozwinąć charyzmat swojej osoby, a nam wszystkim uświadomił, że byliśmy, staliśmy się i nadal jesteśmy świadkami swoistego cudu. Więc są urzędy, które trzeba chronić, są urzędy, których wagi trzeba być świadomym i drodzy Państwo, żeby tego takiego spokojnego i wzniosłego obrazu nie psuć, dodajmy tylko, że ci, którzy się Kościołowi przeciwstawiają, albo którzy się z nim wadzą,
bądź którzy przeciw niemu występują, na ogół wiedzą o tym, o czym teraz mówimy i lekceważą nie tylko to, co wiąże się z osobą, ale także to, co wiąże się z niezwykłymi urzędami. W tym w Kościele przede wszystkim. Otóż Kościół potrzebuje tych urzędów jako spoiwa, urzędów, funkcji, stanowisk, jakkolwiek je nazwiemy, jako spoiwa swojej tożsamości, żebyśmy wiedzieli, że w naszej wspólnocie, w tych określonych ludziach, którzy te posługi sprawują, dzieje się coś szczególnie ważnego, szczególnie doniosłego. I w związku z tym, tym ludziom należy się szczególny szacunek, nie dla zalet ich samych, tylko dla wielkości, dla majestatu, dla znaczenia urzędu, który sprawują. Myślę, że teraz możemy przejść do dalszej lektury pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, bo w moim przekonaniu jeden i drugi wątek, na który wskazaliśmy, są tutaj obecne. Apostoł napisał tak, zwracając się do Tesaloniczan, przebywa w Koryncie, oni pozostają u siebie w domu, otrzymał wieści o nich, kieruje do nich, przypomnijmy swoich posłańców i rozpoczyna tak. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Widzimy, że ten list, pierwszy list apostoła, jest utrzymany w tonacji bardzo serdecznej. Zdarza się, także w Kościele, że uczucia, emocje, a więc także życzliwość czy serdeczność bywają ukrywane, chowane albo się wstydzimy. Zdarza się, że język mówienia o Bogu, o Chrystusie, ale także język i sposób zwracania się między nami są bardzo oficjalne. Może jako przykład, nie po to, żeby rozbudzać wyobraźnię, ale jednak dać trochę do myślenia, proszę zwrócić uwagę choćby na styl komunikatów episkopatu. Bardzo często one są tak oficjalne, że ci, którzy ich słuchają, my wszyscy, nawet ci, którzy je czytają, potrafią się bardzo szybko wyłączyć, a w każdym razie, nawet jeżeli uważnie wsłuchujemy się w treść komunikatu, to ten komunikat jest tak lakoniczny i tak suchy, że nie odczuwamy żadnych specjalnych poruszeń, kiedy go wysłuchamy. I pewnie mało byłoby wśród nas osób, które byłyby w stanie po wyjściu z Kościoła dokładnie streścić, co usłyszeli. Otóż człowieka każdego poruszają nie tylko argumenty, nie tylko wiedza, ale każdego człowieka porusza coś, co ma ten wymiar wewnętrzny, co jest głęboko duchowe, co przemawia do wyobraźni, przemawia do uczuć, jednym słowem przemawia do serca. Popatrzmy, że Paweł pisze list nacechowany głęboką miłością, życzliwością i serdecznością do ludzi, których kilka miesięcy temu spotkał. Otóż ta życzliwość staje się punktem wyjścia dla budowania pamięci i więzi solidarności między nimi. Sądzę zatem, że jedno z wyzwań, przed którymi staje Kościół, jeżeli rzeczywiście nasza misja ma być skuteczna, jest większe ubiblijnienie języka, którym mówimy i myślimy o Bogu, ale także języka, jakim zwracamy się nawzajem do siebie. Zatem odejście od tego, co oficjalne, co suche, co urzędowe, na rzecz czegoś, co buduje takie bezpośrednie międzyludzkie relacje, a wśród nich tę najważniejszą, mianowicie więź zaufania.
Otóż nie jest to postulat, którego nie jesteśmy świadomi. Dlatego, że sami czujemy, że w Kościele bardziej niż gdzie indziej potrzebny jest język miłości. Całe Pismo Święte jest napisane językiem miłości Boga do człowieka, ale także człowieka, który na rozmaite sposoby Panu Bogu odpowiada. I w tym piśmie, które czytamy dzisiaj, w liście świętego Pawła też widzimy ten ogromny ładunek serdeczności. Rozpoczynający się od podziękowania i pomni przed Bogiem i Ojcem naszym waszego dzieła wiary. Wiary, miłości i nadziei. Trzy główne cnoty, nazywamy je trzy cnoty boskie, trzy cnoty kardynalne. Za to właśnie, za wierność tym cnotom, apostoł chwali adresaty swojego listu, mieszkańców Tesaloniki, ale chwali ich w taki sposób, że ich po prostu wzrusza. My w Kościele bardzo często boimy się wzruszeń. Tymczasem myślę, że mamy także we współczesnym Kościele liczne przykłady takiego języka i sposobu mówienia, kiedy to przemawiający, mówiący o Chrystusie osiąga znacznie więcej przez prostotę mówienia, szczerość i życzliwość, niż miałby używać mądrego języka i mądrych racji argumentów. Zauważmy dla przykładu, gdy przyjrzymy się, czy gdy wspominamy choćby obecność Jana Pawła II i jego homilie wygłoszone u nas, to myślą, że mimo wielkich wątków teologicznych, które poruszał, to bardziej w sercach pozostały kremówki papieskie choćby, czy wspominanie topografii Wadowic i okolic Wadowic i gór. One przemówiły bardziej, bo Ojciec Święty tam ukazał się jako człowiek, który do swoich rodaków przemawia językiem serca. Bardzo często zresztą tak przemawiał. I to powodowało, że ludzie chętnie za nim szli. Gdybyśmy mieli szukać takich przykładów jeszcze trwających, to zwróćmy uwagę, przynajmniej dla mnie osobiście, takim człowiekiem, który mówi cały czas językiem serca, jest biskup Józef Zawitkowski. Jego homilie, jego kazania przemawiają właśnie do ludzkiego serca. Ludziom wysokiego intelektu tak zwanym wydają się one proste, czasami nawet śmieszne, ale właśnie te proste słowa, one równie skutecznie przekazują prawdę o Bogu. Gdybyśmy mieli szukać dalszych przykładów, to oczywiście ciśnie nam się zwłaszcza na usta i do serca jednak poezja księdza Jana Twardowskiego, którego kilka miesięcy pożegnaliśmy. Otóż można odnieść wrażenie, że więcej dobrego, czy bardziej skuteczny pozostaje jego tomik poezji z wierszami, w których określa Pana Boga sercem, niż całe tomy teologicznej produkcji, przez które mało kto jest w stanie przebrnąć. Choćby takie proste słowa, jak spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zrobiły niebywałą karierę, bo udało się sercem wyrazić sprawy najprostsze. Otóż to jest zawsze wyzwanie, przed którym staje każde pokolenie w Kościele. I myślę, że także na naszym poziomie, na poziomie zwyczajnych ludzi, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w środowiskach, w których się poruszamy, wobec naszych bliskich, sąsiadów, wobec ludzi, z którymi dzielimy się skarbami naszej wiary, bardzo często bardziej skuteczna jest wrażliwość, przywiązanie, życzliwość,
niż argumenty, których, nawiasem mówiąc, nie zawsze mamy w kieszeni i w głowie, żeby je wydobyć, bo przecież wiara pozostaje wiarą i nie zawsze daje się zracjonalizować. Dalej apostoł napisał tak. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym. Lecz nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, ale przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Trzy rzeczy tutaj zwracają naszą uwagę. Apostoł mówi, wiemy bracia przez Boga umiłowani o wybraniu waszym. Wielu było ludzi mieszkających na terenie Azji Mniejszej. Wiele było miast na terenie Grecji, ale Paweł był w Ikonium, Derbe, Listrze. Był w Filipi, w Salonikach, w Berei, w Atenach, w Koryncie. Po drodze mijał rozmaite miasta i wsie, na przykład Amfipolis, Apolonia. Mijał rozmaite krainy, ale tam nie głosił. Zawsze pojawia się w nas pytanie, dlaczego to my jesteśmy chrześcijanami? Dlaczego to my zostaliśmy wprowadzeni tak mocno w tajemnicę Boga, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym? Chrześcijan na świecie, wszystkich razem wziętych, jest około 1,5 miliarda. Zatem 1/4 całej ludzkości. Gdybyśmy ustawili ludzkość w taki hipotetyczny rząd, to tylko co czwarty słyszał o Chrystusie i przyjął go. Paweł nazywa to wybraniem przez Boga. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego Ewangelia nie osiągnęła takiej skuteczności, że dzisiaj o Chrystusie słyszeli wszyscy. Staramy się go głosić wszędzie, ale są ludy i narody, które go nie znają nawet ze słyszenia. Otóż być chrześcijaninem, być wyznawcą Jezusa Chrystusa, to znaczy być przez Boga wybranym. Jeżeli kogoś to dziwi, niechże wróci do początku naszej refleksji dzisiejszej. Powiedzieliśmy o biblijnym Izraelu, o Żydach starotestamentowych, że pozostawali narodem Bożego wybrania. Wśród wielu różnych ludów i narodów, poczynając od Sumerów, Akadyjczyków, Asyryjczyków, Babilończyków, Chetytów, Kasytów, Syryjczyków, Aramejczyków, Edomitów, Amorytów, Filistynów, Egipcjan, Libijczyków i Bóg wie kogo jeszcze, wśród tych wszystkich ludów oni zostali wybrani. Powiedzmy sobie jasno, że tajemnica miłości jest zawsze w jakimś sensie niesprawiedliwością. Bo to jest tak jak w miłości między ludźmi. Dlaczego ten człowiek łączy się z tym człowiekiem? Dlaczego ta dziewczyna czy kobieta kocha tego chłopca czy mężczyznę? Dlaczego ci dwoje są ze sobą złączeni? Może lepiej pasowałoby inaczej? Może nie jest to sprawiedliwe? Ale właśnie miłość wykracza poza sprawiedliwość, wychodzi poza nią, nie mieści się w jej ramach. Można by powiedzieć, że w jakimś głębokim tego słowa znaczeniu Bóg nie jest sprawiedliwy, ale usprawiedliwia go to, że jest miłością. Nie jest sprawiedliwy, skoro objawił siebie biblijnemu Izraelowi. Nie jest sprawiedliwy, skoro chrześcijanami jest 1/4 całej ludzkości. A więc najwidoczniej jest i tak, że tam, gdzie sprawiedliwość jest przezwyciężana przez miłość, ci, których Bóg wybrał, mają się stawać narzędziami Jego miłości. Mówiąc inaczej, w świecie, który Bóg stworzył i który przeznaczył dla siebie, potrzebuje jako gdyby ręki,
mocy rąk, które będą działać w Jego imieniu. Nie chce wszystkiego robić sam, aby nie położyć kresu ludzkiej wolności, aby ludzi nie zgasić, nie przytłumić, nie zająć ich miejsca. Zostawia ten potężny margines dla działalności człowieczej, dla działalności tych, których wybrał. Ale dzięki temu działalność tych, których wybrał, staje się, zyskuje wymiar świadectwa. I w związku z tym również otrzymują oni szczególną odpowiedzialność. To samo dotyczy nas, drodzy Państwo. Kiedy apostoł Paweł ponad 1950 lat temu napisał do Tesaloniczan słowa: wiecie, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, to jednym z podstawowych elementów prawdy ewangelicznej dzisiaj powinna być żywa świadomość, że ci, którzy są wyznawcami Jezusa Chrystusa, są na przedłużeniu tego wybrania, o którym pisze święty Paweł w liście do Tesaloniczan. Wtedy, w jego czasach, tych, którzy uwierzyli w Jezusa, było niespełna kilka, może kilkanaście tysięcy. Dzisiaj jest nas grubo ponad miliard. Ale pewnie zawsze będzie tak, że będą w świecie ludzie, którzy o Chrystusie nie słyszeli i Go nie znają. I zawsze będzie w tym świecie coś do zrobienia właśnie dla tych, którzy stali się świadkami Boga. Święty Augustyn wołał później i przypominaliśmy sobie kiedyś te słowa: poznaj swoją godność chrześcijaninie. Otóż być chrześcijaninem to jest powód do dumy. Ale pamiętajmy, że źródłem i celem tej dumy nie są nasze zalety, nie są nasze sprawności duchowe, nie jest jakość naszego życia. Źródłem tej dumy jest wybranie Boże. Bardzo często zdarza się tak, że jakość naszego chrześcijańskiego życia daleko odbiega od norm i od zasad, które wyznajemy. Mahatma Gandhi, zapytany kiedyś, a ukończył szkoły w Europie i znał chrześcijaństwo dobrze, zapytany kiedyś, że skoro tak bardzo myśli i mówi po chrześcijańsku, dlaczego nie jest chrześcijaninem? Odpowiedział, i jego słowa zapewne Państwo znają, że bardzo podoba mu się chrześcijaństwo, ale chrześcijanie mniej. Otóż zawsze istnieje rozdźwięk między wzniosłymi zasadami, które wyznajemy, a życiem, postępowaniem, jakie prowadzimy. Naszym obowiązkiem jest niwelowanie tego rozdźwięku, ale jednym ze sposobów na niwelowanie tego rozdźwięku jest żywa świadomość tego, kim jesteśmy. Będąc w Kościele, będąc wszczepieni w Kościół, będąc wyznawcami Jezusa Chrystusa, stoimy na przedłużeniu tego samego wybrania, o którego wielkości i godności święty Paweł tak wzniośle pisze. Państwo zauważą, że to są pierwsze słowa jego pierwszego listu, kiedy uświadamia adresatom, odbiorcom tego listu: pamiętajcie, kim jesteście. I dodaje do tego tak, to jest teraz ten drugi motyw, że nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, ale przez moc i przez Ducha Świętego. W Kościele bardzo często są mnożone słowa. I nasza konferencja i ten cykl konferencji są doskonałym tego potwierdzeniem. Ale skuteczność Kościoła i skuteczność wiary nie pochodzi z mnożenia słów. Gadulstwo
nie jest przymiotem wiary. Otóż jeżeli wiara istnieje i krzewi się, to istnieje i krzewi się dzięki mocy i światłu Ducha Świętego. To jest fundament wiary. Można by powiedzieć tak, że człowiek sieje albo sadzi, tak jak wiosną siejemy czy zasadzamy kwiatki bądź roślinki, ale do ich wzrostu potrzebna jest woda. Ta roślina zasadzona przez człowieka wyglądać może bardzo pięknie przez kilka minut czy kilka godzin najwyżej, ale potrzebna jest woda. Tą wodą w wierze, w religijności jest sam Pan Bóg, a dokładniej Jego Duch, Duch Święty. Otóż jeżeli w Kościele polegałoby na słowach, na argumentach, na konferencjach, na refleksji, na mnożeniu tych słów, może to do niczego specjalnie nie prowadzić. Kościół jest społecznością, która tak jak społeczność biblijnego Izraela i społeczność Kościoła apostolskiego, tak samo Kościół dzisiejszy zakorzeniony jest w Bogu i w Jego życiu. Zatem siłą Kościoła są nie ci, którzy mówią, lecz ci, którzy się modlą. Siłą Kościoła nie jest wiedza, lecz duchowość. Dlatego powiedziałem, że byłoby dobrze, żeby również nasze konferencje nosiły nazwę Szkoła Duchowości Biblijnej, bo tam, gdzie jest duchowość, tam jest duch, który ją ożywia, który jest jej wodą. I to jest na tym małym poziomie, powiedzielibyśmy naszym wspólnotowym, parafialnym, stosunkowo niewielkim, ale także i tu, kiedy jesteśmy, kiedy się gromadzimy, także dzisiaj, to myślę, że każdy z nas czuje ten powiew ducha. Otóż nie inaczej widział te sprawy Jan Paweł II. Przypomnijmy sobie jego pierwszą pielgrzymkę i przypomnijmy sobie jego słowa, jakże często przywoływane, ale trochę rzadziej zgłębiane. Papież przybył do Polski w czerwcu 1979 roku. Wszyscy wtedy byli pełni entuzjazmu. Mamy papieża. Wszyscy byli gotowi podziwiać charyzmat jego osoby. Mniej jeszcze urzędu, bo nie zastanawialiśmy się, jak wielka to jest godność. Wszyscy byli gotowi wsłuchiwać się w jego słowa i słyszeć to, co każdy chciał słyszeć. Natomiast papież, przybywszy do Warszawy, wypowiedział słowa, które idą po linii Pawłowego listu. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Dodał tej ziemi. A więc siła papieskiej obecności nie polegała na samej obecności ani na papieskich przemówieniach. Papież w duchu świętego Pawła, sam zresztą w swoim imieniu miał Jan Paweł, w duchu świętego Pawła idzie po linii świętego Pawła i przybywając do swoich rodaków i mówiąc do nas językiem serca, a mówił wtedy do wszystkich pokoleń, także do tych, którzy urodzili się znacznie później i którzy kiedykolwiek się urodzą. Otóż papież wtedy przywołuje Ducha Świętego. Tutaj dodajmy niejako na marginesie, chociaż to margines nie jest, że dla nas Polaków nauczanie papieskie, nauczanie Jana Pawła II nie dlatego, że mówił je Karol Wojtyła, ale dlatego, że wypowiadał je namiestnik Chrystusa, powinno stanowić stały pokarm i stałe źródło naszej wiary. Właśnie ten charyzmat osoby, podobnie jak tu charyzmat osoby świętego Pawła, powinien przesądzać o tym, że głębiej przeżywamy, postrzegamy i przystajamy rzeczywistość Jego obecności, a także moc Ducha, o którą prosił. I trzeci aspekt.
dokonało się przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Otóż obok mocy Ducha najważniejszym świadectwem i znakiem i argumentem na rzecz skuteczności jest świadectwo dawane przez tego, który głosi, który sprawuje ten charyzmat urzędu. Paweł powiada, wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Żeby tak napisać, trzeba było liczyć na to, że zostaną przywołane tylko dobre wspomnienia, dobre skojarzenia, że pozostała dobra pamięć. Otóż znów siłą Kościoła jest dobra pamięć o tych, którzy na tę pamięć zasłużyli, którzy tę pamięć współtworzą, którzy tę pamięć rozwijają, którzy tę pamięć kształtują. Człowiek pozbawiony pamięci przestaje być sobą. Naród pozbawiony pamięci przestaje być sobą. Kościół bez pamięci nie jest Kościołem. Siłą Kościoła jest pamięć. Dlatego codziennie wspominamy świętych, męczenników, wyznawców, ludzi, którzy żyli w odległych stuleciach. Ich przykład nas porusza, ich przykład nas zachęca do naśladowania, zastanawia nas. Czasami niektórzy z nas mają przywilej, kiedy to wstępują na ślady świętych, którzy żyli bardzo, bardzo dawno. Są wśród Państwa osoby, które były na przykład w Tunezji. I doskonale wiemy, jakim wielkim przeżyciem jest obecność w Kartaginie. Na ruinach amfiteatru rzymskiego w Kartaginie. Gdybyśmy nie wiedzieli, co tam się stało, to zatrzymałyby te ruiny nasz wzrok może przez 15 sekund. Tyle, ile jest potrzebne, żeby zrobić zdjęcie rzymskiego amfiteatru z I i II wieku po Chrystusie. Ale kiedy poznajemy życie biskupa Cypriana, kiedy dowiadujemy się, w jakich warunkach, w jakich męczarniach zginął, rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom, wtedy zaczynamy czuć przedziwną solidarność z tymi, którzy bardzo dawno dawali przykład ufności i jednocześnie heroiczności w wyznawaniu wiary. Wiecie sami, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Każde czasy mają swoich świętych, którzy dostarczają przykładu chrześcijańskiego życia i w ten sposób pomagają tysiącom i milionom innych ludzi wyznawać Chrystusa jeszcze głębiej i jeszcze pełniej. Czasami śladów świętych nie musimy szukać bardzo daleko. Mamy je bardzo blisko, tylko nie jesteśmy tego świadomi. Czy to będzie ojciec Maksymilian Maria Kolbe i jego oświęcimski bunkier głodowy, który przecież istnieje, zachował się po dzień dzisiejszy, gdzie konał z głodu w okropnych mękach? Czy możemy pójść na ślady takich wyznawców, jak na przykład kardynał Stefan Wyszyński? Mamy jego grób w Archikatedrze Warszawskiej i z całą pewnością warto od czasu do czasu tam pójść, żeby doświadczyć tego niezwykłego charyzmatu świadectwa człowieka, którego nie ma i który jest z nami i jest dla nas. Otóż ile razy coś takiego następuje, tyle razy doświadczamy, że Kościół to nie jest tylko rzeczywistość w przestrzeni. To znaczy u nas jest Kościół, w zachodniej Europie jest Kościół, w południowej jest Kościół, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Australii. Wszędzie możemy pójść i odszukać ten Kościół. To jest jeden wymiar. Ale drugi wymiar, i ten drugi wymiar jest bardzo, bardzo ważny, to fakt, że Kościół to jest również rzeczywistość w czasie. To nam pozwala przezwyciężyć wymiar czasu, bo wtedy Tertulian staje się tak samo bliski jak Augustyn,
Augustyn jak papież Leon Wielki, papież Leon Wielki jak święty Wojciech, a święty Wojciech tak jak święta Jadwiga, święta Jadwiga tak jak święci późniejszych czasów, aż do naszych czasów, wreszcie tak jak kardynał Wyszyński, jak Jan Paweł II, a może, kiedy się zastanowimy, jak kobieta czy mężczyzna z sąsiedztwa, którą znaliśmy i która zmarła i dała przykład żywej, heroicznej wiary i męstwa. I wtedy ci wszyscy święci, a w listopadzie warto o tym pamiętać, układają się w ten wymiar przezwyciężenia czasu, który sprawia, że doczesność staje się dla nas wprowadzeniem do wieczności. Otóż dlatego przestajemy się lękać przyszłości, także tej eschatologicznej, także tej, przez którą, do której dochodzimy przez śmierć, bo dzięki tej duchowości zakorzenionej w Piśmie Świętym, dzięki której mamy tylu znajomych świętych sprzed wieków i z obecnych czasów, dzięki tej właśnie tej rzeczywistości mamy już przyjaciół po drugiej stronie życia. Że zdajemy sobie sprawę, że nie ma się czego lękać, skoro tam jest takie mnóstwo, takie bogactwo, taka rozmaitość, taka różnorodność tych, którzy szli do Boga i osiągnęli już swój cel. Są wśród nich różni ludzie, różne ścieżki, różne drogi, czasami niewinności, czasami prowadzące przez ciężkie grzechy i odstępstwa, ale wszystkie w jednym kierunku. Otóż dzięki temu, dzięki takiej postawie, również i nasze życie nabiera nowego znaczenia, bo to, co robimy, to, czym żyjemy na co dzień, staje się dla nas jakimś zadatkiem, jakimś wstępem do wieczności. Do wieczności, która kiedyś dla każdej i dla każdego z nas się rozpocznie. Wtedy doczesność jest właśnie jakby przedsionkiem, który prowadzi do tego domu, który jest naszym właściwym mieszkaniem. Mówię tak nie tylko dlatego, że jest listopad, który skłania nas do tego rodzaju refleksji. Mówię tak dlatego, że te właśnie myśli można wyprowadzić ze słów świętego Pawła: wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. To bardzo ważne, jak żyjemy, bo jakość naszego życia to jest zarazem siła naszego świadectwa. A przezwyciężanie tego wymiaru czasu powoduje, że wszyscy czujemy się bliżej Pana Boga. Wtedy, i to już słowa na koniec dzisiejszej naszej konferencji, Kościół jawi się nam nie jako instytucja, nie jako organizacja, nie jako jakaś społeczność, w której struktury są najważniejsze, jakieś zwyczaje czy praktyki, jakiekolwiek one będą. Kościół jawi się nam jako rzeczywistość zbawcza, jako wspólnota, która sięga największych, najgłębszych tajników naszego serca i sumienia. Jako rzeczywistość, która wyzwala to, co w nas najgłębsze, najbogatsze i co pozwala nam odczuwać i budować naszą solidarność między sobą i z Panem Bogiem. A wszystko to odbywa się przez Chrystusa, który ukazał nam, kim jest Bóg. Ojcem i Synem i Duchem Świętym, a spoiwem życia Bożego jest miłość. I wracamy do tego wątku miłości, bo to ona nadaje sens chrześcijańskiemu życiu i chrześcijańskiej tożsamości. To, co mówię, jest zniosłe. I jest z całą pewnością, wymaga jakiegoś wejścia na pewne duchowe szczyty. Ale na tym
duchowość biblijna polega, żeby zawsze ogarniać takie horyzonty, których inni nie widzą albo nawet nie przeczuwają. I to właśnie wtedy, kiedy tak jak będąc w górach wstępujemy na wierzchołek, z którego ogarniamy znacznie więcej niż wtedy, kiedy jesteśmy niżej, tak i dzięki tej duchowości biblijnej ogarniamy znacznie więcej, a to powoduje nam odczuć prawdziwość słów świętego Pawła, że być chrześcijaninem to znaczy być wybranym. Dzisiaj dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za skupienie, za wspólną refleksję i zapraszam od dziś za 3 tygodnie. W pierwszy poniedziałek grudnia. Nie drugi, nie trzeci, bo wtedy będą rekolekcje adwentowe. Tylko pierwszy poniedziałek grudnia to jest Dzień Świętej Barbary. Łatwo zapamiętać, Świętej Barbary. Są na pewno wśród nas Barbary, pewnie w niedzielę odejdą i w poniedziałek też będą mogły z nami być. Dziękuję pięknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na Panie Jezusie. Dobranoc Państwu i dobrej, spokojnej drogi, bo już przyjdzie.